Okej, więc jakby zacznijmy od tego, co jest problemem. Te myśli, które mówią raz jedno, raz drugie. Tak, chodzi o podjęcie jakiejś na przykład stałej pracy na miejscu i no nie ma problemu, mogę ją podjąć. Ale czy o to mi chodzi? Bo zawracać komuś głowę też, nie wiem, pracodawcy choćby. A z drugiej strony co mi szkodzi, żeby gdzieś pójść, rozumiesz o czym mówię, żeby na przykład na miesiąc, dwa podjąć jakąś pracę i... Więc jakby podejmij pracę na miesiąc, dwa, będziesz wiedzieć, nie? Jakby nie zawsze jesteśmy w stanie mieć 100% pewność. Nie zawsze to będzie w ten sposób, że czuję, że serce mnie prowadzi w tą stronę i to jest na pewno dobre. Czasami to jest, po prostu podejmuję jakieś działanie i będę widzieć, co z tego wyniknie. Będę widzieć, co z tego wyniknie i ja bym się nie przejmował tak bardzo tym, czy to jest właściwa decyzja. Czy to jest tym, żeby mieć tą pewność, że to jest właściwa decyzja. A odnosi się, że kiedyś miałam tą pewność, mogę odnosić się do tego kiedyś, że właśnie z serca i wiedziałam natychmiast i nie było to żadnym problemem. A teraz chaos, który się pojawia, który raz mówi tak, raz tak, to właściwie jest takim stanem zakłócenia. Więc trzeba sobie poradzić z tego miejsca, z którego jesteś w tej chwili. Z tego miejsca, z którego jesteś w tej chwili. I ja bym zaczął od tego... Czy możesz być okej z tym, że nie wiesz? Czy możesz być okej z tym, że nie wiesz? Co z tego wyniknie, ani jaki będzie dalszy? To jest chyba właśnie takie właśnie wybieganie do przodu i jakieś to jest właśnie... Bo ja nie mam recepty na to, jak sobie radzić, jak żadnego wzoru na to, jak wybierać. Ale to, co mogę powiedzieć, to jeżeli daję sobie przestrzeń na to, żeby nie wiedzieć, to po pierwsze ten chaos myślowy, jednak ta decyzja lepsza, o nie, jednak ta, o Boże, a co jeśli pójdę tu i stanie się to nie ma na mnie aż takiego wpływu, nie jest aż tak obezwładniające, nie jest aż tak problematyczne, jest po prostu, dobra, niech się dzieje, to jest jedna rzecz. A druga, takiej otwartości, że no nie wiem, trudno, w jakiś sposób to bardziej swobodnie płynie, powiedziałbym. Bardziej swobodnie płynie. Nie ma w tym też takiego dramatyzmu, nie? Bo okej, wybiorę to, może to się okaże błędem za miesiąc. Ale nie ma w tym właśnie, o Boże, co jeśli się okaże błędem? Po prostu idę, próbuję. Jest w tym jakiegoś rodzaju otwartość, nie? Więc ja zacząłem właśnie od tego, czy możesz być okej z tym, że nie wiesz, że nie wiesz. Nie odnosić się do tego wcześniej, że wiedziałam, tak. Ja się trzymam po prostu tego, że w tym względzie wiedziałam w tym i to nie stanowiło problemu i nagle coś zmieniło się, że nastąpiła zmiana, że ja... Bo to jest trochę jak z... Niektórzy mają przebłysk tego, czym jest świadomość, czym jest obecność i później próbują wrócić do tego, nie? My do różnych rzeczy próbujemy wrócić z przeszłości, w których było komfortowo, w których było przyjemnie, w których płynęło, w których była radość. Ja wręcz proszę, jakby było nasze takie pytanie, jakie pragnienie mam, to pragnienie ciągłego tego przepływu. Takie mam uczucie, że... Okej. Okay. A ja bym Ci proponował teraz na moment zostawić jakiekolwiek wspomnienie. Zostawić jakikolwiek dylemat i zostać tylko z tym, co jest teraz. Nie stara się przywoływać też niczego. Co czujesz? Myślę, że wszystko jest w porządku. Najpierw pojawiło się, że... No ale co jest teraz? Nie ma nic? A tuż za tym... No ale wszystko jest w porządku. I tyle. No i... To jest sedno, bo jest tutaj coś, co... I to nawet nie mówi, że wszystko jest w porządku, nie? To nawet nie mówi, że wszystko jest w porządku. Ja czasem czuję, że jest bardzo nie w porządku. Czasem są sytuacje, w których czuję, że bardzo coś mi się nie podoba, nie? Bardzo chciałbym, żeby było inaczej. Bardzo chciałbym nawet wiedzieć. Są takie momenty... No różne są momenty, różnych emocji.
ale jednocześnie w tym jest takie poczucie, że nawet to jest w porządku. Nawet niewygoda związana z jakimś stanem, nawet, bo teraz na moment się wyciszyliśmy, uspokoiliśmy, ale wiadomo, że tam za tymi drzwiami czeka życie, nie? Jacku, ja ci powiem, że z tym, a co jest teraz, tutaj się, ja nie uważam, że ja doświadczam teraz, bo ja, nie wiem, to krzesło jest w mojej głowie, rozumiesz, jakbym to określiła, to nie jest chwila obecna, ja tego nie umiem po prostu nazwać, to są po prostu myśli, myśli na temat rzeczy, a i to nie jest ta teraźniejszość, bo to jest w moim umyśle i to mi nie pokazuje teraz, nie widzę tego teraz. Doświadczam siedzenia, tak bym to ujęła. Ale nie doświadczasz świadomości. Tak, i ona mi po prostu umyka. Okej, no to teraz sprawdźmy, czy to jest możliwe, żeby świadomość umykała i komu ona umyka? Nie? Bo to jest jakieś wyobrażenie świadomości, słuchajcie, to jest jakieś wyobrażenie świadomości. To jest jakieś wyobrażenie świadomości. Jeżeli jest coś, co mi umyka, to nie może być świadomość. Tak. Etykietka. To jest kolejna interpretacja, to jest kolejne wyobrażenie. Dlatego ważne jest to pytanie, kim jesteś ty? Bo to nas wyprowadza z każdej takiej pętli umysłowej, z każdego takiego wyobrażenia. On nas wyprowadza. Nie? I mówię, że okej, świadomość mi umknęła, ale kim jesteś ty? Kim jesteś ty? Kim jesteś ty w tym momencie? Jak to im bardziej próbowałam to zbadać, znaczy badałam to, to zawsze mam tą samą odpowiedź, w sensie takim, że jestem, nie potrafię tego nazwać, tylko czuję, znaczy czuję, to tak jakieś dziwne, nawet nie mówię tego, że zawsze jest w tym samym wieku, że zawsze mam tyle samo lat, bez względu na wszystkie przeżycia, które przeżyłam. Nie wiem, jakieś jednakowe poczucie humoru, po prostu coś co obserwuję i jednakowy spokój, jednakowe poczucie humoru, bez lat, bez... Po prostu to coś, co czuję. Nie umiem tego nazwać. Okay, jest. Teraz jeszcze zadam ci inne pytanie. Czego szukasz? Myślę, że równowagi na obecną chwilę. Okej. Okay. Szukasz równowagi, czyli nie masz jej w tej chwili. Ja nawet jak zamknę oczy i wchodzę w przestrzeń, to tak mi wszystko faluje. Po prostu czuję jakby to jest po prostu w ciągłym ruchu wszystko, podłoże. Więc jakby zacznijmy od tej równowagi. Jeżeli szukam równowagi i czuję, że nie mam jej w tej chwili, to mogę jej szukać dalej. Mogę dalej brnąć tą ideę, że nie mam tej równowagi w tej chwili, więc muszę ją znaleźć. Ja jest tutaj jakiś ja, który musi znaleźć równowagi. Mhm. Albo zrobić krok w tył i zobaczyć, że to doświadczenie tego ciała, tego umysłu, nawet jeżeli jest chaotyczne, wydarza się we mnie. Ta myśl również, że nie mam równowagi, wydarza się we mnie. Ja widzę tą myśl. Ty widzisz tą myśl, tak? I w miarę tego, jak gdzieś powracasz do tej perspektywy, że to ciało, czasem rozemocjonowane, wydarza się we mnie, ten umysł od jednej wersji do drugiej poruszający się bez przerwy, wydarza się we mnie, w tym, co jest spokojne w tobie, w tej chwili. Ta myśl, że świadomość mi umyka, dzieje się we mnie, tak? To poczucie, że nie mam tej świadomości, to również jest jakiegoś rodzaju smak, który się wydarza, ale ja to widzę, ty to widzisz, tak? Ta myśl, że nie mam równowagi i chcę ją odnaleźć. Takie może być to doświadczenie, jakby nie było w nim równowagi, ale
dla mnie odnalezienie równowagi, odnalezienie wolności, powrót do spokoju odbywa się poprzez to. To jest, powiedziałbym, najbardziej taka bezpośrednia droga. Poprzez to, że zaczyna widzieć, że ten ruch jest tutaj, a jestem w tym miejscu, z którego go widzę. I w tym miejscu naturalnie zaczynam czuć równowagę i w tym miejscu również dzięki temu, że tutaj opadam do tej równowagi, która już jest, mniej zaangażowania jest w ten ruch, mniej dramaturgii jest w tym, o mój Boże, dlaczego to się dzieje, jest po prostu dobra, dzieje się. Okej, jest to w cholerę męczące, ale okej. Wracam do tego miejsca, z którego to widzę, to to również zaczyna powoli się uspokajać. Co nie znaczy, że zostanie zawsze spokojne, bo gdzieś dynamika życia jest taka, że stawia nam wyzwania, ale z każdym takim powrotem do tej perspektywy, że to jest ruch, który ja widzę, coś się zaczyna uspokajać, To jest ten nasz punkt odniesienia w badaniu siebie, w odkrywaniu siebie. To miejsce, z którego widzę ten ruch, to miejsce, z którego widzę osobę, która szuka przebudzenia, osobę, która szuka wolności, osobę, która szuka równowagi, osobę, która nie wie i jest jej niewygodnie z tym, że nie wie. Z każdego miejsca wracam do tego, że to jest widziane. A ja mam wrażenie właśnie, jakbym z tego miejsca jestem, z tego miejsca, tak to odczułam, jakbym wyskakiwała tutaj gdzieś skądś z siebie tam i chcę wrócić tam. Chcę wrócić z powrotem, tylko nie wiem, bo tutaj to mnie po prostu absorbuje. Powiem, przypuśćmy tak, jakby było rano, budzę się, wstaję i zaczyna się wybór. Czyli aha, myśl, łapię tą myśl, jestem znowu tutaj, czuję ten chaos i dezorientacja i chciałabym wrócić z powrotem do tej przestrzeni, gdzie obserwuję, ale to mi utrudnia, że cały czas mnie coś porywa po prostu. Więc to jest ten moment, który trzeba zobaczyć, że ty jesteś w miejscu, z którego obserwujesz w momencie, w którym dzieje się ten chaos. Bo to nie jest tak, że my świadomością wychodzimy z podwórka świadomości do życia, a potem wracamy. Nie, my jesteśmy zawsze w tym miejscu. Czasami na moment uwierzymy w to, że jednak jestem tym ruchem, tym ja, które zostało wciągnięte, ale to trwa tak długo do momentu, w którym zaczynam widzieć jasno, że ja zawsze jestem w tym miejscu, z którego jestem świadomy tego ruchu życia, jakkolwiek on się wydarza. Więc kiedy rano się budzę i pojawia się dylemat i pojawia się niewygoda związana z tym, że nie wiem na przykład co zrobić, pytanie, czy w tym nie ma świadomości? Coś wie, coś widziało to, coś zarejestrowało to, że to było takie. Nie? Coś zarejestrowało, że być może zmienił się jakimś rodzajem wewnętrzny stan z takiego spokoju, rozpłynięcia do takiego spięcia. Ale to spięcie też jest czasem potrzebne w naszym życiu. Ono nie jest problemem. Kiedy zaczyna widzieć, że nawet kiedy jest spięcie, jestem w tym miejscu, z którego po prostu to widzę. Z tego miejsca, które nie ma problemu z tym, z którym mogę przez chwilę być w spięciu. Za chwilę wracam znowu do spokoju. I to spięcie nie jest problemem wtedy. Nie stoję przy tym spięciu. Dlaczego ty jesteś? Ja chcę wrócić do świadomości. Bo tak to jest to, co często robimy, nie? Duchowo. Próbujemy wyrwać się z tego. Im bardziej się próbuję z tego wyrwać, tym bardziej w tym tonę. A kiedy się uspokajam, okej, teraz jest takie, biorę oddech. Naturalnie wracam do jakiegoś rodzaju spokoju. Nawet jeśli to nie będzie od razu takie, że totalnie zniknie napięcie, to przynajmniej nie walcząc z tym, nie dokładam kolejnych warstw napięcia, nie? Tylko daję przestrzeń na to, żeby to rozegrało się swoim rytmem. Wtedy naturalnie wracam do jakiegoś rodzaju spokoju. I ten powrót do spokoju też jakby nie jest po to, żeby zagłuszyć nasze emocje. Bardziej po to, żeby właśnie z tą świadomością one mogły zostać przyjęte, powiedzmy tak. Z tą świadomością mogły zostać przeżyte. Z tym widzeniem, że to nie jest problem po prostu.
ja jednocześnie mam tak, choćby coś mnie pcha do przodu, żeby zrób ten ruch, a z drugiej chcę wracać cały czas do spokoju i później widzę, że... Co ja powiedział, pozwól sobie zrobić ten ruch, pozwól sobie no, zrobić. No właśnie. Bo jeżeli boisz się tego, że wtedy nie będzie spokoju, tak? Jest coś takiego? Boisz się, że... Ja mam to po prostu taką dezorientację wtedy, no przecież chcę zrobić ten ruch i no tak, ale jednocześnie być w spokoju. I to słyszę, że ale to nie jest problem, to nie jest problem, że ja przecież mam tą możliwość, mam, jak tu się pojawia mi słowo charyzma, zrób ten ruch, zrób, zaufaj i jakby brzmi pytanie, no ale wtedy stracisz ten spokój i nie wiem, czy rozumiesz. Ale to jest właśnie to, że raz nie możesz go stracić, a dwa, jak tkwisz w tym dylemacie, to jakby i tak nie ma tego właśnie, spokoju. Tak właśnie. I to jest właśnie takie błędne koło, że... Czasami jak życie nas zaprasza, to trzeba postawić ten krok. Dobrze. Ja tyle ze swojej strony. Dziękuję. Dzięki. Jeszcze czuję, że gubi świadomość. To jest normalna rzecz, że my tak odczuwamy, nie? Jakbyśmy tracili spokój, jakbyśmy tracili tą perspektywę. Już w miarę dojrzewania w tym zaczyna widzieć, że nie, że niczego nie tracę. Nawet kiedy czuję, jakbym tracił. Nawet kiedy czuję, jakbym był pogubiony. Bo to jest właśnie to, że to nie jest to zaprzeczanie. To nie jest to zaprzeczanie, więc czasami ludzie na duchowej drodze zaczynają czuć to pogubienie, zaczynają czuć frustrację, zaczynają czuć różnego rodzaju emocje i mówią temu, nie, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. Jak przychodzi, to jest. Przychodzi, to jest. Ale nie może to zabrać nam tego, czym jesteśmy. Wtedy nawet ogromny strach może być przeżyty. Ja czasem siadam i byłam, Boże, cholera jestem, nie wiem, co mam zrobić. Czemu mi to robisz? Nie wiem, o co chodzi. To jest ten ruch, który pozwala wyrazić coś. Nie chowam, wyrażam. Dobra, zobaczymy, co będzie.